Dzień dobry, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Wołczynie. Mamy dzisiaj 14 lutego i obchodzimy dzisiaj Dzień Pokuty i Modlitwy, czyli Środę Popielcową. Hasłem biblijnym dzisiejszego dnia jest fragment z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału z 31 wiersza. Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Moi drodzy, mam tu mapę. Kiedyś był to nieodłączny atrybut każdej podróży. Pamiętam z dzieciństwa, kiedy wybieraliśmy się z rodzicami w jakąś daleką podróż, dzień wcześniej tato rozkładał na stole wielką mapę samochodową, brał kartkę i długopis i dokładnie analizował trasę, zapisując wszystkie numery zjazdów, nazwy miast, które będziemy mijać po drodze i ważne wskazówki, które pomogły mu później w tym, żebyśmy mogli jak najmniej błądzić i jak najszybciej i najbezpieczniej dojechać do naszego celu. Potem jeszcze rozmawiali o wyborze trasy z moją mamą i kiedy wszystko było przeanalizowane i przegadane, dopiero wtedy ruszaliśmy w podróż. Dziś chyba nikt już tego nie robi, bo dzisiaj każdy z nas ma mapę w telefonie. Kiedy potrzebujemy gdzieś dojechać, włączamy nawigację, wpisujemy cel naszej podróży i ruszamy w trasę. Bez analizowania, bez robienia notatek, bo przecież asystent w odpowiednim momencie podpowie nam, kiedy skręcić i którędy pojechać. Co więcej, jakiś czas temu przekonałam się o jeszcze jednej funkcji. Kiedy na wyznaczonej drodze pojawiają się trudności, korek albo wypadek, moja nawigacja proponuje mi, że wcale nie muszę mierzyć się z tymi trudnościami, bo ona ma dla mnie propozycję łatwiejszej i bezproblemowej drogi. Ostatnio, jadąc w trasę, skusiłam się na taki właśnie objazd. Faktycznie, droga była bez korków i bez wypadku. Ale okazało się, że jest tak złej jakości, że kiedy wyjechałam z powrotem na główną drogę, moje auto nadawało się jedynie do myjni. A dodatkowo, objeżdżając znaną mi trasę, ominęłam zaufaną stację benzynową, gdzie zawsze tankowałam najtańsze paliwo. Jaki był efekt mojego wyboru? Dodatkowe koszty myjni i tankowanie dużo droższego paliwa. Kochani, dlaczego o tym mówię? Środa Popielcowa, Dzień Pokuty i Modlitwy, który rozpoczyna 40-dniowy czas pasyjny, jest symbolicznym początkiem pewnej podróży. Hasło dzisiejszego dnia mówi nam, że jest to początek podróży do Jerozolimy. Nie tej geograficznej, ale symbolicznej, w której wydarzyły się najważniejsze wydarzenia dla naszego zbawienia. Z jakim przygotowaniem dziś wyruszasz w tę podróż? Czy przygotowałeś się do niej, otwierając mapę Bożego Słowa? Czy przegadałeś tę podróż z tym najlepszym przewodnikiem? A może jedynie zaplanowałeś cel swojej podróży i jakoś to będzie, byle do Wielkanocy. Może coś tam da się ominąć, szybko zaliczyć jakieś nabożeństwa, pójść do Komunii Świętej w Wielki Piątek i 40 dni przeleci. Piotr, którego list usłyszycie na dzisiejszych nabożeństwach, razem ze swoim mistrzem przeszedł tę pierwszą drogę. Bóg dał mu przeżyć z Jezusem nie tylko naukę, którą nauczyciel zasiewał pod swój kościół, ale także strach Jezusa, jego przejmującą modlitwę w ogrodzie oliwnym, a potem mękę. Piotr ma ogromną świadomość tego, że nie wykorzystał swojej szansy i przywileju
bycia z Chrystusem w dziejowych momentach. Piotr pamięta, jak zasnął zamiast modlić się z Jezusem. Pamięta, jak ze strachu zaparł się go i powiedział, że go nie zna. Pamięta także, jak Jezus zaprosił go, aby przyszedł do niego po wodzie. I Piotr szedł, kiedy patrzył wprost na Chrystusa. Ale kiedy tylko spuścił z niego wzrok i zaczął patrzeć na siebie i otaczającą go wodę, zwątpił i zaczął tonąć. Kiedy decydujemy się na pójście z Chrystusem, kiedy Duch Święty rozpala nas do wiary w zmartwychwstałego Pana Jezusa, rozpoczyna się w naszym życiu pewna droga, podróż, którą każdego roku symbolicznie przeżywamy w czasie pasyjnym. Tak naprawdę nie jest to jednak 40-dniowa wycieczka do Jerozolimy. Jest to podróż naszego życia, której celem jest niebiańska Jerozolima i życie wieczne w Chrystusie. Czy to jest prosta droga? Życie Piotra pokazuje, że nie. Że nawet kiedy idzie się z Jezusem, czasami zdarzają się pokusy, aby jednak skorzystać z łatwiejszego objazdu, aby ominąć trudności. Piotr takiej pokusie uległ na dziedzińcu, kiedy został rozpoznany przez ludzi jako uczeń Jezusa. Wystraszył się i postanowił wybrać łatwiejszą drogę, drogę ucieczki. Teraz, z perspektywy swoich doświadczeń, jak pisze, że kiedy decydujemy się na przyjęcie wiary i pójście za Chrystusem, Bóg nie pozostawia nas w tej drodze samych. Wkraczamy dziś 40-dniowy czas pasyjny, który jest dobrą okazją, aby pochylić się nad własną drogą z Chrystusem. Piotr w swoim drugim liście zapewnia nas, że Bóg wspaniale nas na tę drogę wyposażył, rozpalając w nas ogień wiary przez Ducha Świętego, uzdalniając swoją mocą do czynienia dobra i będąc naszym przewodnikiem w postaci Jezusa Chrystusa. Otrzymaliśmy także najlepszą mapę, Boże Słowo. Nasz plecak na tę drogę życia został spakowany w doskonały sposób. Teraz czas na nas, aby w tę drogę wyruszyć świadomie i podążać nią, nie ulegając pokusom szukania łatwiejszych dróg i omijania trudności. Życzę Wam, drodzy, aby ta droga była błogosławiona i aby błogosławiony był dla Was cały czas pasyjny, który właśnie dziś się rozpoczyna. Zostańcie z Bogiem.